Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były szef Platformy Obywatelskiej, były szef dyplomacji, były marszałek Sejmu jest naszym gościem. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Szymon Hołownia daje radę na tym stanowisku, które kiedyś było pana udziałem? Ja miałem zaszczyt półtora roku być marszałkiem Sejmu. On na razie kilka tygodni, ale wydaje mi się, że tak dobrze wczuł się w rolę. Wczoraj też dał radę? Bo było gorąco, nie po raz pierwszy, no tak, nie po raz ostatni. Marszałek zawsze primus inter pares, czyli pierwszy między równymi, musi wszystkie kluby traktować tak samo. Musi być ponad tym politycznym sporem, co nie jest proste w tym Sejmie. Widać, jest dużo emocji. Ale to widzę, że i to doświadczenie i polityczne, i spoza polityki pomaga mu w dobrym stylu, czy w bardzo dobrym stylu prowadzić sprawy Sejmu. A w sprawie immunitetów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika też dał radę? Konkretnie w sprawie procedury stwierdzania ich status quo, bo troszkę tutaj było takich nieporozumień, wycofywania się. Tam był problem taki ich udziału w głosowaniu po wyroku sądu, tak? I chodziło, wiedziałby, co robić? Chodziło o interpretację. No, po czasie każdy był... Nikt wcześniej nie zakładał takiej sprawy. Nie było takiej historii. To znaczy, że ktoś, kto traci immunitet, kto jest skazany prawomocnym wyrokiem, bierze udział w normalnym funkcjonowaniu Sejmu, komisji, głosuje. Nie było takiej sytuacji wcześniej. Więc no właśnie, dlatego... ale właśnie marszałek tak nie był do końca przekonany, czy oni mają jeszcze ten immunitet, czy nie, czy to trzeba poczekać na rozstrzygnięcie kolejne. Tak, ale wiadomo dzisiaj, że nie mają i że są w zakładach karnych. No i właśnie na tym tle jest również podawanie wątpliwości legalności decyzji Sejmu, a wśród tych decyzji także jest przed nami wszystkimi głosowanie budżetowe w liczbie posłów mniejszej niż przewiduje konstytucja. Będzie problem czy nie będzie problem? Nie będzie problemu, dlatego że uważam, takie sytuacje się zdarzają, pani redaktor. To nie jest tak, że zawsze jest 460 posłów. Ktoś... Tak, odchodzi, ktoś rezygnuje z mandatu, ktoś przechodzi do pracy w rządzie, zostaje wybrany eurodeputowanym. Nie od razu przecież następuje, nie z automatu następuje są trzy wakaty chyba, bo jeszcze Krzysztof Brejza przechodzi do Parlamentu Europejskiego. Chociażby, tak. Więc dlatego uważam, że to po prostu, to nie jest tak, że musi być 460 posłów, więc ta sprawa będzie nagłaśniana i będzie, no, wiele rzeczy będzie próbował robić PiS, żeby tutaj wywrócić w tej sprawie, że tak powiem, szarpanka. Na pewno w tej i w każdej innej, bo widać, że nie chcą dać władzy. Przyzwyczaili się do tego, że przez 8 lat są niekontrolowalni, zaczęli nauczyli tak, się... Nie chcą oddać władzy, ale ja pytam o te ewentualne uchybienia, nieścisłości. Myślę, że nowa władza powinna tak postępować, żeby się nie było do czego przyczepić. No i wtedy będzie w porządku. I będzie tak postępować. I postępuje tak tylko, że to jest kwestia takiego próby stworzenia drugiego obiegu w każdym wymiarze. To znaczy, tu wszystko jest państwo PiS i jest państwo normalne. Państwo jest Rzeczpospolita. Takie mam wrażenie, że oni po prostu nie akceptują tych wyroków demokracji, które były 15 października. Koalicja Demokratyczna wygrała wybory i tyle. I wszystko jest konsekwencją tych rzeczy. Panie marszałku, dzisiaj głosowanie w sprawie Bartłomieja Sienkiewicza i debata poprzedzająca to głosowanie nad wotum nieufności. Marszałek Hołownia i w tej sprawie da radę, jak pan myśli? Bo tutaj będzie jeszcze bardziej gorąco, myślę, niż można się spodziewać. A może nie, może się mylę. Jest pytanie o ministra Sienkiewicza, bo to pierwsze wotum nieufności, zawsze takie symboliczne w każdym rządzie. Rzecz będzie dotyczyć mediów publicznych i inicjatywy ministra. Mówi, że to dobrze, że się odbywa. Mówi pan, inicjatywa ministra. A jak pan te inicjatywy ministra ocenia? Ten sposób przeprowadzania zmian? To jest kwestia skuteczności. Zawsze przy tak trudnym wariancie. Wracam do tego, o czym mówiliśmy parę minut temu. Ja jestem zwolennikiem takiego łagodnego, aksamitnego oddawania władzy. Znaczy ktoś, kto wygrywa, przyjmuje władzę. Wygrywaliśmy... Czy pan jest zwolennikiem aksamitnego oddawania władzy, czy aksamitnego przejmowania władzy? Czyli przekazywanie władzy. Bo przejmowanie jest mniej aksamitne. W 2015 roku przejmowałem władzę od PiS-u, od ministra Stasiaka w MSWiA. I było aksamitnie. I było aksamitnie, i z uśmiechem, i w taki partnerski sposób. W 2015 roku przekazywałem Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ręce Witolda Waszczykowskiego i odbyło się to w takim stanie. Tak. Więc ja jestem zwolennikiem takich relacji, czy w jedną, czy w drugą stronę. PiS tego nie rozumie. PiS uważa, że wybory są po to, żeby potwierdzać ich prymat. Jak nie wygrywają tych wyborów, to po prostu nie uznają ich wyniku i dzisiaj to widzimy. Pan mówił wczoraj w mediach, że to, kto wstał, a kto nie wstał podczas śpiewania hymnu wczoraj w Sejmie, to nie jest sprawa najważniejsza. No to jakie są teraz najważniejsze sprawy, o których powinniśmy mówić przede wszystkim? Na pewno budżet. To jest kluczowa rzecz. Ta ustawa okołobudżetowa przyjęta z podwyżkami dla sfery budżetowej, dla nauczycieli, z pieniędzmi dla chorób nowotworowych dziecięcych i psychiatrii dziecięcej. To bardzo ważne. Bo to nie będzie żadnych poprawek w Senacie. Dzisiaj głosowanie zdaje się. Tak, ale przyjmiemy to. I czekaliśmy na to i Senat był inicjatorem już w zeszłej kadencji tych pieniędzy, chociażby na psychiatrię dziecięcą. To wtedy odrzucał pisowski Sejm, większość pisowska. Jasne, ale jak wiemy, te pieniądze pierwotnie były zapisane jako pieniądze na media publiczne. Tak. I teraz tak, media publiczne są w stanie likwidacji, co nie jest jeszcze do końca zatwierdzone, nie we wszystkich spółkach, natomiast są bez pieniędzy, także tych z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, one zostały wstrzymane. Czy media publiczne bez pieniędzy dadzą radę, że tak powiem, ciągnąć? Żeby to nie była likwidacja totalna, bo chyba nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Najpierw my musimy media publiczne przywrócić obywatelom, żeby one były znowu własnością publiczną, a nie partyjną. No dobrze, ale będzie jakaś kroplówka rządowa? No tak, tylko właśnie o tym... Zanim będzie to finansowanie docelowe, ustawowe, w dużej ustawie medialnej, bo tak sobie wyobrażam, że to tak ma być. Właśnie o tym mówię, to znaczy najpierw przyjęcie budżetu, bo terminy, wie pani o tym redaktor, pani redaktor, że terminy są dosyć wymagające. My musimy zdążyć do końca miesiąca przejść i przez Sejm, i przez Senat, i wysłać do prezydenta przegłosowany budżet. I później oczywiście to będzie jedna z pilniejszych czy ważniejszych spraw. My musimy załatwić te kwestie w sposób strategiczny. Media publiczne muszą być wyrwane partii politycznej i muszą mieć gwarancję. W uzgodnieniu z prezydentem? Czy prezydent Dobrze by było, gdyby tak się stało. Ja powiem zupełnie wprost, że uważam, jeżeli prezydent by zrozumiał, że media nie mogą być partyjne i trzeba zastanowić się nad stworzeniem mechanizmu, który nie pozwoli żadnej partii rządzącej ich przejąć, tak jak robił to PiS, to uważam, że to tylko dobrze dla sprawy. No tak, ale ja wracam do tego doraźnego finansowania. Będzie jakaś kroplówka, jak pan myśli? Musi być konstrukcja, bo... Konstrukcja tak, ale ja myślę o takiej sprawie, że są też zatrudniane nowe osoby, przede wszystkim w telewizji publicznej. No to nie może być tak, że to wszystko się będzie odbywać bez pieniędzy. Tylko to było 3 miliardy złotych, to były straszne pieniądze, ogromnie duże. Więc ja nie mówię o sumie w tej chwili. A ja mówię, no tak, bo między kroplówką a 3 miliardami jest przepaść. Ja uważam, no są różne kroplówki, są takie kroplówki bardzo nasycone, a drugie są takie skromniejsze. Liczę na to, że uważam, że będzie na to zgoda, żeby wesprzeć do czasów przyjęcia tej strategicznej ustawy regulującej kwestie, zasady i miejsce mediów publicznych i sposób ich finansowania, będzie potrzebne dla nich wsparcie, żeby mogły do tego czasu normalnie funkcjonować, więc na pewno będziemy o tym rozmawiać w Sejmie. Wśród spraw najważniejszych nie powiedział pan nic o Ukrainie. Tymczasem premier wybiera się do Kijowa, tymczasem Wołodymyr Zełenski jest w Davos i tam przekonuje Zachód do dalszego wsparcia. Prezydent Andrzej Duda obiecuje to wsparcie ze strony Polski. Czy to nie jest tak, że trzeba o tym ciągle mówić, bo właśnie na Zachodzie ten temat schodzi z agendy. Z drugiej strony są prawybory w Stanach Zjednoczonych i tam w Iowa wygrywa Donald Trump. I to może wróżyć, jeśli nie źle, nie chcę być tu Kasandrą, to jednak może stawiać duże znaki zapytania nad tym, co dalej. Mógłbym w ogóle mówić o polityce zagranicznej, którą się musimy także zająć i też ustalić relacje między rządem a prezydentem. I wydaje mi się, że też może to się... A to są zgrzyty? Nie słyszałem o tym, nie mam żadnych takich informacji. Jestem dobrej myśli tutaj co do współpracy. Natomiast to, o czym pani redaktor mówi, wizyta premiera Tuska w Ukrainie, w Kijowie, rozmowy z prezydentem Zełenskim, bardzo ważne. Ale ten kontekst amerykański, to bardzo wysokie zwycięstwo Donalda Trumpa w prawyborach w Iowa, one pokazują, bo przecież Trump bardzo wyraźnie i wprost mówi o tym, że nie będzie finansował wsparcia dla Ukrainy w walce z Rosją, że on tę wojnę na wschodzie Ukrainy załatwi i zamknie w ciągu 24 godzin. To są bardzo niepokojące sygnały i uważam, że może być tak, to na razie prawybory, do wyborów jeszcze kilkanaście. Gdyby zamknął i załatwił miesięcy z korzyścią dla wszystkich, to myślę, że to nie byłoby złe. Ale natomiast myślę, że on to inaczej rozumie niż my tego oczekujemy. On myśli i on adresuje swoją deklarację do podatnika amerykańskiego, do swojego wyborcy. I będzie obiecywał, że te pieniądze z podatków, z budżetu nie będą szły na wsparcie dla Ukrainy, tylko na rzeczy inne, wewnątrzamerykańskie. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczna deklaracja. My musimy wspierać Ukrainę i to jest kwestia nie tylko wsparcia natowskiego, ale także unijnego, wspólnoty europejskiej i także przekonywania wszystkich, głównie Stanów Zjednoczonych, bo oni najwięcej tej pomocy niosą na swoich barkach. I potrzebne jest wsparcie militarne, nie tylko symboliczne, nie tylko poklepywanie po ramionach, prawda? Każde, dlatego że ta wojna naprawdę trwa i Ukraińców trzeba wspierać. To zaraz będzie, za chwilę będzie przecież 2 lata, kiedy została Ukraina napadnięta. To jest wielki i poważny problem. Czy przyspieszone wybory są realne? To jeszcze wracam do naszej rozmowy o sprawach krajowych. Zawsze jest taka możliwość, tylko musisz nad tym zagłosować 3/5 Sejmu. Jasne, ale komu byłoby to na rękę? Bo wydaje się, że w tej chwili to Prawo i Sprawiedliwości nie byłoby to na rękę, ponieważ sondaże pokazują, że koalicja rządząca rośnie w siłę. Jeśli się sumuje, co prawda to nie jest takie proste sumowanie, jeśli się sumuje te wyniki. No tak, ale to nigdy nie jest takie proste i oczywiste. Wybory są wtedy i mogą generować dużą frekwencję, kiedy ludzie rozumieją, chcą głosować, chcą decydować. Mają takie wrażenie Polacy, że zdecydowali 15 października, tak? Wybrali koalicję demokratyczną i od koalicji demokratycznej oczekują konkretnej realizacji zobowiązań wyborczych, tych obietnic wyborczych. I ja to wszystko jest jasne i oczywiste. I uważam, że musimy tym się zająć. Ja bym nie mówił dzisiaj, nie żył mitem, ach, mamy lepsze sondaże, pomyślmy o przyspieszonych wyborach. Na razie musimy dostarczyć, przygotować budżet, zacząć realizować obietnice. Naprawdę jest dużo do zrobienia. Musimy podejmować konkretne decyzje i to się będzie działo. Pytałam o tę współpracę z prezydentem. Czy da się jakoś wyjść z tego pata wokół sądownictwa? No niezbędne. Ja wierzę, że to jest niezbędne i to też jest kolejna sprawa. Bardzo trudna, trudniejsza niż polityka zagraniczna w relacjach z prezydentem. Tak jak widzę i słyszę te komentarze prezydenta Dudy. Mam nadzieję, że ten nowy projekt o KRS-ie będzie taką szansą na to, żeby wspólnie z ekspertami prezydenckimi też o tym rozmawiać. Wierzę, że to jest możliwe. Chciałbym, żeby to było możliwe, żeby natomiast po prostu ta koabitacja nabrała konkretnego wymiaru. Mówiąc kolokwialnie, przepychanka wokół spraw ułaskawienia, wokół też sposobu zatrzymania w Pałacu Prezydenckich panów Wąsika i Kamińskiego, to nie jest taką dobrą podstawą do tego, żeby rozmawiać o sprawach długofalowych, istotnych przez następne lata. Ale na tym polega polityka, że trzeba rozmawiać o strategii. To jest nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność prezydenta, rządu, nas wszystkich, parlamentu za to, do czego zobowiązaliśmy się w czasie tych ostatnich wyborów, czyli wielkiej troski o kraj i podejmowania decyzji, które będą dobre dla obywateli. Patrzę na zegar. Jeszcze mogę poruszyć jeden mały temat. Może on jest i duży, ale proszę o zwięzłość. Jak podała wczoraj Rzeczpospolita, podczas zatrzymania byłego szefu CBA właśnie w Pałacu Prezydenckim policja mogła naruszyć zasady bezpieczeństwa, ponieważ kilkunastu funkcjonariuszy weszło do pomieszczeń, w których przebywać mogą najbardziej zaufani ludzie, no i nagrywało tę interwencję. Mogło dojść, a nawet według dziennika doszło do dekonspiracji pewnych obszarów systemu ochrony pałacu. Pan był kiedyś szefem MSWiA, w związku z tym to pytanie do pana jest jak najbardziej na miejscu. No tak, ale tam z tego co słyszałem była współpraca między wiceszefami Służby Ochrony Państwa i komendantem policji. To odbyło się w porozumieniu. Nie było przeciwko komuś. Ta realizacja była przygotowana i przeprowadzona w sposób profesjonalny. Co nie przesądza, że trzeba się jej przyjrzeć i robi to prokuratura. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia.